Dwa miesiące laby, rok czekania i co? I poszło. Fakt faktem, mogłem wykorzystać ten czas lepiej niż siedząc przed kompem, ale jak wiemy, level się sam nie wbije, nowe skórki do czołgów się nie odblokują, fragi się nie nabiją, a Nexus sam się nie obroni. Zresztą wiecie, o co biega. Mordy widzę niezmiennie te same. Krzysiu jest, Wojty jest. O, ale Michała nie widzę. Chociaż ten człowiek zaśpi nawet na własny pogrzeb. Hoppa. A na rozpoczęciu roku jak zwykle. Pustki. Ale co się dziwić, podadzą tylko beznadziejnie ułożony plan lekcji i do domu. No ale przynajmniej wakacje w tym roku dłuższe o ten jeden wrześniowy weekend. Tyle wygrać. I ten zapach zatęchłej sali, to coś, czego nigdy, nigdy, nigdy nie zapomnę. Oho, i te rozklekotane biurka, sparciałe obicia, pożółkłe mapy, obite globusy, zepsute żaluzje, okna, których się nie da otworzyć. I tablica, która wiecznie jest niedomyta z kredy. No i oczywiście, komputer klasowy. On na pewno pamięta jeszcze czasy Windowsa 9.5. Kochana szkoło, taką cię poznałem i taką cię kiedyś opuszczę. Czy to Michał? O, jest i nasza zagubiona sarenka. Już po twarzy widzę, że albo coś było palone z rana, albo jeszcze myślami jest na dedaście. Siema, jaka pierwsza lekcja jest dzisiaj? Skubany naprawdę jest wykręcony srogo. Stary, jest rozpoczęcie roku szkolnego. Tak? O tak, założyłeś nawet koszulę i marynarkę. A, no tak. Nie wiem, mama mi ubierała. Lubię go, bo koleś ma wiedzę i jest oczytany, ale nie przetrwałby nawet tygodnia samemu w domu. Poza tym legenda głosi, że nie umie sobie zrobić nawet sam kanapki. Ej, a gdzie nowa typiara, w sensie wychowawczyni? No właśnie nie wiem, bo... Nie no, zaraz. Albo kobitka pomyliła salę z wybiegiem dla modelek, albo zapowiada się przez następny rok ostre trzaskanie Niemca po hełmie. Dzień dobry, czy to jest klasa druga C? Kochany, czy to jest klasa druga C? Dobrze trafiłam? O nie, tylko nie Wojtek. On nawet nie umie powiedzieć cześć innej kobiecie, a co dopiero poczuć jej dotyk. Jego mózg się przeciąży. Co robić? Dobra, czas zagrać bohatera i od razu zacząć zbierać plusiki. Pani się nie martwi, to jest Wojty i on tak ma dosyć często. Halo Wojty, budzimy się, pobudka. Jeszcze sekundę. Halo? Śniło mi się, że dotykała mnie kobieta. Widzi pani? Wszystko okej. Okay. Tak, to jest druga C, a ja jestem przewodniczącym klasy. Co prawda jeszcze nie wybieraliśmy, ale... Ach, tak. Dziękuję ci bardzo za pomoc. Jestem Cyprian, tak. O, jak Norwid. Tak, jak Norwid. Nie znam typa, ale spoko. Nazywam się Kaja Satis i będę waszą nową wychowawczynią. Chciałabym na początku zaznaczyć, że... Ach, te oczy... Mój Boże. Oj nie, Cypik, nie rób tego, nie zakochuj się w nauczycielce, przecież wiesz, że nic z tego nie będzie. Cyprian, nie. Nie, za późno, będzie moją żoną albo gram w niebieskiego wieloryba, jak nic. W każdym razie, pod ten numer telefonu możecie dzwonić zawsze, porozmawiać o czym tylko chcecie, możecie dzwonić nawet w nocy. Co? Jaki numer? Jaka noc? O co chodzi? Dlaczego nie słyszałem? Zawsze przegapię to, co najważniejsze. Może Michał coś wie? Ej, stary. Czy ona podała właśnie numer do siebie? No tak, przed chwilą. Błagam, powiedz, że zapisałeś. Co? No numer do niej, że zapisałeś. Jaki numer? No i koniec. Przepadło. Numer do mojej przyszłej żony przepadł w czeluściach mojej głupoty i zaćmienia umysłu mojego towarzysza niedoli. Cudownie. No nic, zostaje zrobić tylko zdjęcie telefonem. Pyk. Zrobię jeszcze może takie z lewej. Od dołu jedno, może coś będzie widać. I zaczynamy kompletować nowy rozdział Fab Folderu. Takie rozpoczęcia to ja kocham. I bardzo się cieszymy, że byliście z nami przy tym premierowym odcinku kanału Wax. Jeżeli wam się spodobało, koniecznie dajcie nam suba i... Zostawcie łapki w górę, bo będziemy z wami przez cały rok. Salutki szkolny rok. Trzymajcie się, siema.
Ej. O Jezu, nie. Ej.